Siemanko, z tej strony Black Heroes i chciałem was zaprosić na mój nowy cykl filmów o żołnierzach wyklętych. W pierwszym odcinku powiem o Mirosławie Dziemieszkiewiczu, pseudonim Rój. Mirosław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, urodził się 25 stycznia 1925 roku we wsi Zagroby w województwie podlaskim. Był synem Adama i Stefanii ze Świerdzewskich, miał również brata Romana, pseudonim Adam Pogoda, zamordowanego przez Sowietów jesienią 1945 roku, natomiast drugi brat wierzył w działalność w NSZ, został skazany na 7 lat więzienia. Wiosną 1945 roku Rój zostaje wcielony do 1. Zapasowego Pułku Piechoty Ludowego Wojska w Warszawie, skąd zbiega na terenie powiatu ciechanowskiego i wstępuje do oddziału jego brata NSZ NZW, którego dowódcą podporucznik Marian Kraśniewski, pseudonim Burza, gdzie Rój przyjmuje swój pseudonim. Początkowo był łącznikiem między komendą okręgu a komendą powiatu. Po masowych aresztowaniach dokonywanych przez UB w Ciechanowie z polecenia Waltera, Rój tworzy patrol pogotowia akcji specjalnej działający na terenie powiatu Ciechanów. Rój również został dowódcą oddziału komendy powiatowej o nazwie Ciężki. Akcje Roja, jaki dokonał jego oddział przeciwko Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa, były to m.in. akcje na osadę Barańce 18 listopada 1947 roku, 1 kwietnia 1948 roku w okolicy wsi Trzebucza, przygotowana zasadzkę, na którą wpadł transport więźniów z Węgrowa i Warszawy. 22 listopada 1948 roku zasadzka, którą urządza oddział Roja na UB pod Gołyniem, a 28 listopada 1948 roku Rój wraz ze swoim oddziałem przygotowują zasadzkę na UB pod Nasielskiem. Osiągnięcia, jakich dokonał oddział Roja, były to zabicie łącznie 12 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, w tym szefa PUBP Tadeusza Mazurowskiego, w tym 12 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i członków ORMO oraz ponad 20 współpracowników UB i KBW. Do śmierci Mirosława Dziemieszkiewicza przyczyniła się jego narzeczona. Urząd Bezpieczeństwa przetrzymującej rodziców szantażem zmusił do wydania Roja. Żołnierz wraz z swoim kompanem Bronisławem Gniazdowskim, pseudonim Mazur, zginął w trakcie próby przedarcia się przez obławę 270 żołnierzy z 1. Brygady KBW w 1951 roku. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 roku we wsi Szyszki w województwie mazowieckim. 8 sierpnia 1945 roku Rój zostaje oznaczony Krzyżem Walecznych, a 13 października 2007 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Polski ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński oznaczył pośmiertnie Mieczysława Dziemieszkiewicza Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Został również oznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Pochówek Roja jest on na cmentarzu Powązkowskim, a upamiętnienie, jakiego dokonano, zostało dokonane w filmie, który został zrealizowany w 2009 roku pod tytułem Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać, poświęcony żołnierzom wyklętym, wyreżyserowany przez Jerzego Zalewskiego, którego głównym bohaterem jest ów nasz Mieczysław Dziemieszkiewicz. Premiera odbyła się 4 marca 2016 roku, a dystrybutorem filmu jest Kino Świat. W TVP1 w 2017 roku pokazała ona 5-odcinkowy serial, który jest rozwinięciem filmu kinowego. Dlatego teraz tak kończąc ten odcinek, z racji tego, iż mamy dzisiaj Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zachęcam każdego, albo chociaż na minutę się zatrzymał, pomyślał o tych bohaterach, którzy mimo reżimu komunistycznego nie poddali się i nie pozwolili sobą pomiatać oraz chcieli zrobić jak najwięcej dla nas, dla Polski. Dlatego jeśli usłyszycie, ktoś mówi o żołnierzach wyklętych jakieś nieprzyzwoite rzeczy, czy coś na ten temat, to pokażcie mu ten film i uświadomcie mu, kim naprawdę byli żołnierze wyklęci i co oni zrobili dla Polski. Także ja wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, nie zapomnij stać łapki w górę, napisać komentarz pod filmem oraz dać subskrypcję, aby być na bieżąco z tym filmem oraz z całą resztą. Także ja się z wami żegnam, na razie i do następnego. Cześć!